A kiedy coś ostatnio zamawiałeś z Good to Go? Wczoraj? O, oh, okej, okay. a, a, a co dostałeś? Co wylosowałeś? E, wiesz co, e, zamawiałam, gorąco polecam e, paczkę niespodziankę. I, i Odebraliśmy ją wczoraj nawet wieczorem z mężem, e, i dostaliśmy dwie kanapki. Mhm. E, pół chleba, bułkę. E, i dwie, coś, dwie rzeczy słodkie, ale moje dzieci natychmiast to porwały, więc to nie wiem, co tam było. Ale full wypas. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Żyman, słuchasz zielonego podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościnia Zielonego Podcastu jest Anna podkowińska Tretyn czyli country managerka tugut to Tugo to w Polsce. Witaj. Dzień dobry. No i na początek wszystkiego najlepszego z okazji piątych urodzin Tugu to tugo to w Polsce. Wydaje mi się, że jesteś tą firmą, która zrewolucjonizowała ratowanie i w ogóle trochę wprowadziła to pojęcie ratowania jedzenia i odczarowała cały ten temat. Bardzo dziękuję za życzenia. Przyjmuję je w imieniu całego zespołu, bo to Które jest świetne, przede wszystkim z którym jest. też się znamy, jako kawiarnia, store, współpracujemy długo i też na innych polach współpracujemy. To, to prawda, to prawda. Rzeczywiście pięć Lat, to wydaje się z jednej strony bardzo krótko, z drugiej strony bardzo długo. Ja jestem we zespole, nie, jakby nie tak bardzo długo, bo jestem dopiero od kilku miesięcy, ale myślę, że robiliśmy kilka podsumowań te, tych ostatnich pięciu lat no i, i, i to było. Jakby okres zmian. Nie tylko dla Too Good to Go, ale też dla jakby branży i dla całego świata. No bo jednak przeszliśmy przez COVID i przez wszystkie wydarzenia, które no ciąg ciągle są za naszą wschodnią granicą. Jeśli chodzi o Too Good to Go, w Polsce i ostatnie 5 lat to jest 11 milionów uratowanych posiłków. I jak pomyślimy o tym, że jeden uratowany posiłek, mniej więcej kilogram, to jest 2,7 kilograma emisji zaoszczędzonych czy ominiętych, jakby, oraz 2,8 hektara ziemi rocznie, której nie zagospodarujemy, nie wykorzystamy na ponowną produkcję tej żywności oraz 810 litrów wody, no to to jest dosyć imponująca liczba, czyli 11 milionów mamy za sobą uratowanych posiłków, mamy 3,5 miliona prawie użytkowników, którzy z nami te posiłki ratują i mamy prawie 7 tysięcy partnerów. I to są liczby i one zawsze mogą być większe, mniejsze, mm -hmm. wiadomo, natomiast myślę, że to pokazuje skalę tego, co przez ostatnie 5 lat się udało e, zrobić. No, z punktu widzenia kawiarni, gdzie wystawiamy paczki to good to go, to mogę powiedzieć, że działa to tak, że wystawiamy patkę to good to go, mija chwilka i ona już jest zgarnięta w aplikacji. Tak. Nie, nie zdarzyło się, żeby to czekało dłużej, nie zdarzyło się, żeby coś zostało. E, no to po prostu, to po prostu działa. Zastanawiam się, jakie są te tajemnicze składniki tego sukcesu, bo tak z mojej perspektywy, jak o tym myślę, to jedna rzecz to na pewno wygoda. To mm -hmm. jest bardzo ważne, ta aplikacja mm -hmm. jest wygodna, wchodzisz, klikasz, ratujesz, odbierasz załatwione. Druga rzecz na pewno na samym początku, to było jednak wprowadzenie takiej bardzo pozytywnej, w cudzysłowie chociaż część osób nie lubi tego słowa, narracji yy, yy, opowiedzenia tej historii o ratowaniu jedzenia, tak? Że yy, odróżnienie tego od aplikacji, gdzie zamawiasz jedzenie, yy, gdzie, nie wiem, wchodzisz na Volta Bolta, yy, jakąkolwiek inną aplikację i tam sobie wybierasz menu i ten, a tutaj jednak jest jasny komunikat. Dostajesz w bardzo dobrej cenie paczkę niespodziankę i ratujesz to jedzenie, więc mm. nie mieć też takiego oczekiwania, że zamawiasz właśnie w tym momencie z restauracji i dostaniesz to, co sobie życzysz. No nie, to jest jednak akcja ratowania jedzenia po to, żeby nie mieć strat, i wydaje mi się, że to jest drugi tajemniczy składnik, a trzeci to nie wiem, może timing wprowadzenia tego w Polsce? Tak, ja myślę, że, ja myślę, że, że to rzeczywiście to są te trzy rzeczy, to znaczy jest ten aspekt ekonomiczny. On jest zawsze istotny, I niezależnie od tego, jaka jest sytuacja i tak dalej. On ma znaczenie i widzimy, bo pytamy naszych użytkowników, dlaczego z nas korzystają. W różnych okresach ten aspekt ekonomiczny jest silniejszy lub mniejszy, ale na pewno ma znaczenie. Drugi aspekt jest ten aspekt środowiskowy. I pewnie pięć lat temu dużo mniej o tym jeszcze mówiliśmy, ale myślę, że to był rzeczywiście początek pewnego trendu. I ja trochę z boku nawet, po, będąc jeszcze poza Tukutu, tuku go obserwowałam, jak bardzo nie wiem, media zaczynają mówić o tym, że ratowanie żywności nie jest czymś, co jest dla freaków mm -hmm. i nie jest czymś negatywnym, tylko zaczyna być czymś bardzo pozytywnym, istotnym, jest elementem jakby dbania o środowisko, jest elementem, który ma wpływ na to, jak to środowisko będzie się zmieniać, jak nasza planeta będzie bardziej chroniona. I klienci, użytkownicy, społeczeństwo to, to zaczęło podchwycać, pod, podchwytywać. Mhm. Ponieważ zaczęło to podchwytywać, no to jakby też to pomagało oczywiście też w takim świadomym dokonywaniu wyborów. Na pewno jest też aspekt takiej digitalizacji czy takiego rozwoju technologicznego korzystamy z różnego rodzaju aplikacji, korzystamy z dostaw do domu żywności, m, zakupów spożywczych do domu i tak dalej, więc my jesteśmy też mm. jakby elementem tego ekosystemu na pewno. I ta wygoda jest też absolutnie istotna. Yy, tak, a może o samej formie, firmie coś powiedzmy, no bo często jak sobie ludzie myślą, okej, okay, no jest taki tu go tu przyjechało, robi to, ale w zasadzie jaki to jest model biznesowy? Ktoś sobie pomyśli, a to jest pewnie po prostu startup, który gdzieś tam wiesz. Po chodzi z Doliny Krzemowej, ktoś wpadł na to. Mm -hmm. No ale jest też cała kategoria, właśnie, wiem, że już nie jesteście startupem, bo jesteście za duzi, jesteście obecni prawie w 20 krajach, a, ale jest taka kategoria startupów impaktowych, czyli firm, które wykorzystują to wszystko, co robią startupy. Tak. Ale w dobrym celu. I wydaje mi się, że to jest coś niesamowitego, i to jest fajne, że, że, że takie firmy też powstają. Bo jednak ze startupami często jest tak, że jak ktoś się w to bardziej zagłębi, to one mówią, że o, będziemy tymi disruptorami na rynku i tutaj wszystko zrewolucjonizujemy. Ale bardzo często to się też odbywa. Kosztem czyimś, nie? Czy to będzie koszt jakiejś ludzi, którzy na tym rynku już istnieją i nie wiem, oni stracą pracę, zostaną wypchnięci albo pogorszą się warunki pracy? A są właśnie te startupy impaktowe, które wykorzystują to wszystko, czyli są w stanie zebrać pieniądze, tak. są w stanie mm. bardzo szybko działać, być bardzo zwinnymi firmami ale jednocześnie robić fajne rzeczy dla tego rynku, nie? Tak jak w tym przypadku ratowanie jedzenia, co bezpośrednio się przekłada na te no z jednej strony ten wymiar w ogóle etyczny, tak? Że nie wyrzucamy jedzenia do śmietnika, ale z drugiej strony też bardzo mocny wymiar środowiskowy. To są po prostu emisje, praca ludzi, ta woda zużyta, ta energia, tak. którą normalnie ląduje w koszu, co jest po prostu bez sensu. Tak, tak. E e e to mo może zacznę, bo tu jest jakby dużo bardzo wątków. Rzeczywiście kilka lat Ja lat jestem ma, w teraz... tym mistrzem, wiesz? Ja, ja jestem <laughs> też inwestorką sama i inwestuję w startupy i rzeczywiście kilka Kilka lat temu w ogóle nie mówisz o startupach impaktowych i to się też bardzo zmieniło. Dzisiaj są nie. fundusze, które specjalizują się tylko i wyłącznie w inwestycji w startupy impaktowe, więc to jest też ta zmiana, którą widzimy nie tylko w Polsce, tylko w Europie, w Stanach, wszędzie. Więc to, to, ten temat też jest bardzo ciekawy i bardzo rozległy. A Natomiast jeśli chodzi o samo To go To Go, yy, to niewiele osób wie, że jesteśmy firmą założoną w Danii yy, i firma została założona w 2015. W 15-16 roku przez y, grupę bardzo młodych przedsiębiorców, którzy po prostu nie mogli się pogodzić z tym, że bardzo dużo żywności się marnuje i że bardzo dużo głównie m, żywności z restauracji trafia w koszach, i postanowili no, zrobić coś w taki bardzo prosty sposób. Y, okazało się, że ta aplikacja, od której oni zaczęli, i która była nieidealna, y, no, no wiadomo, jakby była y, pewnie na początku dosyć straszna, po prostu bardzo szybko została dobrze przyjęta i przez restauratorów, którzy. Zaczęli sami się um, um, do, do, onboardować po angielsku, dokładać do aplikacji <laughs> e, i przez użytkowników, którzy zaczęli bardzo szybko ratować paczki. Mm. E, no i potem oczywiście e, jakby firma przechodziła przez różne etapy rozwoju, ale dzisiaj jesteśmy obecnie w 17 krajach. E, ogłosiliśmy już, że latem startujemy w Australii, to jest 18 kraj i... Za kilka dni startujemy w Czechach, czego jeszcze nikomu nie mówiliśmy, więc mm -hmm. w podcaście mówimy o tym dzisiaj pierwszy raz. Super. I będziemy ratować pierwsze paczki pewnie w ciągu kilku dni jak podkaz się ukaże, to już pewnie będziemy po, po tym starcie. Więc 19 krajów, jesteśmy w Europie, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, no i ta Australia, która też jest kompletnie już innym kontynentem. To, to myślę, że to jest bardzo fajny rozwój. Jeśli chodzi o nasz model, to, to my mówimy wewnętrznie, że to jest taki 4 win, ale powiedzmy też, możemy powiedzieć, że jesteśmy marketplacem, który działa z jednej strony oczywiście z naszymi partnerami, i Naszymi partnerami są, jest bardzo szeroka grupa, no bo są kawiarnie, piekarnie, warzywniaki za rogiem, są duże sieci handlowe, są stacje benzynowe i duże sieci. Ruszyliśmy właśnie w zeszłym tygodniu, ratowałam paczkę w Circle i ruszyliśmy z kolejną w Polsce i właściwie globalnie z kolejną siecią stacji benzynowych. I co są można hot, hot doga z można, kawę, hot doga, można. No dzisiaj też ten model stacji benzynowych bardzo się zmienia. Mają coraz większą powierzchnię. Sklepy convenience i jednocześnie warzywa. Dokładnie, tak, dokładnie tak. Więc to są wszystkie te produkty, które są jak by tam dostępne. Mamy hotele, które, i, i, i mnie to osobiście bardzo, bardzo cieszy, bo jak widzę bufet w o hotelu śniadaniowy tak. y, i to, co tam się dzieje, mm -hmm. y, a teraz można uratować, nie wiem, z hotelu Niedaleko stąd, jakby mm. śnia, śniadanie, jakby z bufetu śniadaniowego, więc tych partnerów jest bardzo dużo. Czyli partnerzy z jednej strony. Z drugiej strony użytkownicy, którzy no, no mają te, te dwie, dwie główne motywacje. Jedno to jest oczywiście ten aspekt środowiskowy, drugi to ekonomiczny, bo tak jak wspomniałeś na początku, nasze ceny, czy nasza oferta z punktu widzenia użytkownika jest bardzo atrakcyjna. Z trzeciej strony jest planeta. E, która tylko na tym zyskuje. My liczyliśmy jakoś y, ostatnio, że w Polsce w 2023 roku co 8 minut ratujemy jeden posiłek. A globalnie jako to go to go, co 4 sekundy jeden. Mhm. Ehm, przepraszam, 4 co jedną sekundę, przepraszam, 4 co jedną sekundę, ale ciągle 80 tysięcy jest do uratowania. Czyli jakby to też pokazuje skalę. Mówimy o jakimś takim malutkim procencie tego, co nam się udaje na razie zagospodarować jako organizacji. Ehm, więc no tak. To ale, ale... Prosty jest ten model, tu nie ma zbyt dużej. Ale, ale wydaje mi się, że on jest też bardzo fajnie skalowalny, bo patrząc na różne firmy zajmujące się dostawami jedzenia czy zamawianiem jedzenia na odległość, no to tam barierą jest to, że potem trzeba budować tę infrastrukturę, są ci dostawcy, są te problemy. Tak, to a co? to jest mm -hmm. super, bo yy, i to nie mówię tylko, że o, ktoś wpadł na super model biznesowy, ale że to jest moim zdaniem takie bardzo zrównoważone w tym wszystkim, że jest ta infrastruktura w postaci aplikacji i tak, my sobie klikamy, OK, wystawiam posiłek, ktoś klika, odbieram. I on sam na nogach, rowerem, transportem publicznym, pewnie najczęściej na nogach, bo ma to blisko siebie, ta, ma to blisko domu, po prostu idzie i odbiera. I nie budujemy wokół tego całego tego niezdrowego czasem ekosystemu, że tu ktoś musi pojechać, odebrać, tu się mnożą opłaty, potem ci kurierzy są niezadowoleni. Jakby też tak trochę patrzę na branżę dostaw, no niestety ona czasem tak wygląda, że też stwarza dużo problemów, a tu to jest proste, po prostu idziesz i odbierasz, a ta aplikacja, przez to, że jest super popularna, powiedziałaś 3,5 miliona. Nikt nie płaci tutaj za to, że tak chwalę TuguTuGo. Ja, ja, ja po prostu uważam, że to jest super wymyślone, że jest to duża baza klientów, 3,5 miliona użytkowników, i że po prostu to, że, że ta masa krytyczna została osiągnięta i to działa. Ja w ogóle to, to prawda. I ja też myślę, że to, co mi się też bardzo podoba w TuguTuGo, to, to jest taka demokratyzacja tego. znaczy, bo zawsze wszystkie nowe rzeczy zaczynają się od dużych miast. I, i, i często jest tak, że na tych dużych miastach pozostają. My jesteśmy obecni i w dużych miastach, i w małych miastach. Dlatego, że nie ma właśnie żadnej bariery mm -hmm. wejścia. Znaczy, jeśli jest kawiarnia w mniejszym mieście, przetaczę jakieś nazwy, żeby... Ale w mniejszym mieście, to, to nie ma żadnego problemu, żeby ona natychmiast wystartowała i natychmiast znajdą się użytkownicy wokół, którzy mm -hmm. chcą ratować te paczki. I dzięki temu też jest nam dużo łatwiej i szybciej jakby się rozwijać. Więc to, to jest super fajna rzecz. Przy wszystkich projektach z dostawą do domu, no to jednak ta logistyka, kurier, coś tam no, no jest potrzebne, prawda? Więc dużo, 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 ta, ta dostępność jest dużo wolniejsza albo mniejsza w ogóle jako taka. Powiedział, że to, jak się rozwijacie, na, na jakie nowe rynki wchodzicie. Fajnie, że z jednej strony jest ta Australia, a z drugiej strony te Czechy malutkie. E, e, a... Zresztą, że tutaj lokalny patriotyzm na Czechy sprawiał <laughs> No właściwie... Tak, tak, da się sąsiedzi przecież. E, a powiedz mi, a co wy jeszcze robicie w Tugut tugo poza rozwijaniem się na kolejne rynki? I no, wiem, że robić kampanie edukacyjne, bo to widzę. że też ważne, Instagram bardzo popularny, przez to, że jest takim Instagramem edukacyjnym. Tak. To nie jest taki Instagram, tak. który tam ci wpycha zamów, 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 tylko mówi: O, w tym miesiącu sezon jest na to. O, jak nie wiesz, co zrobić z resztkami z tego, zrób to. No, to jakby super treści. A co, co wy jeszcze robicie? To rzeczywiście, jakby ta, ten element edukacyjny jest bardzo ważny. My, my mówimy o sobie, że robimy wszystko, żeby inspirować do niemarnowania żywności. I pod tym wszystko kryje się wiele rzeczy Edukacja, to jest jeden wątek. Ja ostatnio robiłam sama placki z resztek warzyw w domu, z naszego przepisu i rodzina je zjadła i zaakceptowała, więc spoko. <grymne> więc potwierdzam jakby, że, 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 że nie kłamiemy i że to są rzeczywiście prawdziwe przepisy. Z drugiej strony staramy się też fokusować, koncentrować nie tylko na tym, co... na tych paczkach do uratowania, ale hmm. również na takim w ogóle wspieraniu tego kroku wcześniej. Mamy akcję z producentami produktów, której jakby edukujemy jakie są różnice pomiędzy um, tym, co na, ety na etykiecie jest napisane. Najlepiej spożyć przed, a należy spożyć do. do. Wielka zmora. E, wielka zmora. E, robiliśmy badania wewnętrzne, są też badania jakby m, zewnętrzne. 25% Społeczeństwa rozumie i czyta to ze zrozumieniem, cała reszta zazwyczaj po prostu, jak widzi datę, to uważa, że to jest koniec. Więc my mamy taką akcję Dobre, długo, dłużej, i to jest ta akcja, która, której celem jest właśnie przypominanie o tym, że nie zawsze data na opakowaniu. Determinuje do tego, że ten produkt już jest niedobry i nie należy go wyrzucić, że mm. należy warto jednak otworzyć, powąchać, posmakować i zobaczyć, jakby czy ten produkt się nadaje. Więc yy, na dzisiaj mamy 180 różnego rodzaju produktów z różnymi bardzo markami w Polsce już z. Z komunikacją na opakowaniach i bardzo wierzymy, że to jest też taki kierunek, który chcemy, chcemy rozwijać i, i dołączać nowych też producentów do tego. Czyli tak, ta startupowo rozmawiając, Cięż jesteście już scale-upem, zostałem tutaj wcześniej wyedukowany przed naszą rozmową, to patrząc na te linie biznesowe, no to z jednej strony mamy to B2C, czyli to współpraca z, z użytkownikami mhm. indywidualnymi, którzy ratują te posiłki, ale z drugiej strony jest też B2B, czyli współpraca po prostu z firmami, no bo patrząc na cel Firmy, czyli nie marnujemy żywności, to w zasadzie od samego początku, czyli już od momentu produkcji, projektowania opakowania, to wszystko mam później wpływ tak jest, na to, tak jest, co się z tym produktem tak jest, stanie. Tak a też przez to, że jesteśmy tacy bardzo wygodni i często zabiegani, no to wydaje mi się, że wiele osób po prostu patrząc na tą statystykę, te 25% tak, czytających z zrozumieniem tak. te daty, wiele osób też po prostu patrzy, myśli sobie, okej, okay, minęło dwa tygodnie temu, do kosza, nie? a mało ktoś się stanowić. Trzymam w ręku opakowanie ryżu. Co się mogło z nim wydarzyć przez te dwa tygodnie, od kiedy był dobry do spożycia, a teraz niby nie jest dobry do spożycia. To, 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 to jest absolutnie, absolutnie prawda jest jeszcze jedna, jeden cały obszar, który jest też bardzo ważny. Otóż yy, nasi duzi partnerzy, yy, sieci handlowe, no przede wszystkim sieci handlowe powiedzmy, no też mają bardzo dużo produktów na półkach i my uruchomiliśmy taki nowy produkt dla nich, nazywamy to platforma wewnętrznie. To jest, to jest jakby rozwiązanie technologiczne w oparciu o słynny teraz AI, no ale jakby myślę, że wykorzystanie go w dobrym celu ma sens, a poza tym jakby generalnie myślę, że AI będzie nam towarzyszył przez kolejne mm. lata wszędzie. Yy, pomagamy yy, Zarządzać jakby datami przydatności na półce oraz pomagamy decydować o tym, co robić z tymi produktami, których przydatność się kończy bardzo szybko albo blisko jest jakby do końca przydatności, czyli czy je rabatować, czy je przekazywać do banków żywności, czy je przekazywać do naszych paczek w taki bardziej zautomatyzowany sposób, żeby jakby nie tracić na to czasu, czasu pracowników, tylko żeby jakby poprawiać ten proces i go usprawniać. To jest bardzo fajne, co powiedziałaś, bo też mi się wydaje, że te technologie w służbie mm -hmm. e, planety mm. i, i ludzi mogą być super wykorzystywane i to jest pewien paradoks, tak, że sieci handlowe super się rozwijają, otwierają, inwestują w technologię, otwierają te sklepy coraz lepiej, wiesz, oświetlone, ustawione, wszystko tam jest tak. coraz lepsze, a cały czas zdarza się, że na tych półkach są produkty, które, wiesz, jakby tuż po terminie albo źle ustawione, że jednak jest ten element trudny do, do, do rozwiązania. Też sobie myślę o tym, że to, Rzeczywiście trochę technologicznie trudne, nie? że po prostu masz to nadrukowane na opakowaniu, no i tutaj albo człowiek to przeczyta, albo nie przeczyta. Nie masz jakichś specjalnych kodów, by maszyny tego do tej pory nie czytały, więc no nie mogły pomóc człowiekowi w, w lepszym zarządzaniu tym wszystkim. Co swoją drogą widzimy też na przykładach, że każdy pewnie kiedyś widział na przykładzie własnej lodówki. Nie? Też w Polsce kiedyś mieliśmy małe lodówki, i później nastąpiła wolność gospodarcza, wszyscy mamy wielkie lodówki, wszyscy chcą mieć coraz większe lodówki, coraz większe zamrażalniki, a co powoduje żeby one były puste. No Dobra. nie, no muszą, muszą być wypchane. Oczywiście jak ma się dzieci, to widzę po przykładzie mojej siostry, no to oczywiście ta lodówka musi być wypchana, no bo wiadomo, Hugo woli jeść coś innego, Ninka woli jeść co innego, Piotrek ich tata co innego, Ania co innego, więc ta lodówka wypchana po, po brzegi. No i sami to widzimy mm. po przykładzie własnej lodówki, że tam schować czasem coś na końcu, nie? Z, z tyłu i też tego nie nie, że a tu termin minie, a tu coś się zepsuje w tej półce z warzywami. Yy, więc to jest wyzwanie i tak mi się wydaje, że te technologie, jak sobie o tym myślę, o zastosowaniu tego AI. Chociaż producenci lodówek już od jakiegoś czasu nam obiecują, że, że lodówka ci sama powie, co możesz ugotować z produktów, które masz w lodówce, albo ci przypomni o tych terminach, to wydaje mi się, że to się zbliża akurat, nie? że to się w końcu wydarzy i ktoś to zrobi dobrze i to będzie działało. Tak. I, I w sieciach handlowych na większą skalę to da dużo większy efekt. Tak, tak, znaczy ja myślę że tak, jeśli chodzi o sieci handlowe. No, jest tam też w tym po prostu normalny biznes, to mm. znaczy jakby zarządzanie dobrze tymi terminami przydatności powoduje, że jakby dużo łatwiej jest jakby no, no działać biznesowo, Sieci handlowe są po to, żeby, żeby ten biznes robić. Jeśli chodzi o nasze domowe lodówki i w ogóle domowe zarządzanie, to ja myślę, że to się tak zaczyna jak w wielu różnych zmianach, to znaczy najpierw jest potrzebne uświadomienie i ono chyba już jest dosyć jakby globalnie, a potem pojawiają się już się jakieś pierwsze rozwiązania, które mają pomagać w tym, żeby komunikować się pomiędzy lodówkami, naszymi smartfonami, listami zakupów itd. i tak dalej. I wierzę, że w kolejnych latach to absolutnie będzie jakby przyspieszało i że pojawią się przełomowe rozwiązania, które muszą być proste mm -hmm. z jednej strony, no bo potrafię sobie wyobrazić bardzo skomplikowany sposób komunikacji między lodówką, naszą listą zakupów albo sklepem, w którym kupujemy telefonem i nikt z tego nie będzie korzystał. A z drugiej strony, jeśli one będą proste, to wydaje mi się, że też mogą bardzo pomóc w życiu. W, mo w moim domu, ja mam czterosobową rodzinę, znaczy dwoje Dzieci, my jesteśmy we dwoje, i dyskusja na temat tego, czy coś się nadaje jeszcze do spożycia albo dlaczego mamy coś wyrzucić, jakby są nieustająco. I yy, pamiętam, jak mówiłam o tym, że dołączam, jak powiedziałam w swojej rodzinie, że rozważam, i dołączam do Tukutu to, to go, to mój mąż usiadł i powiedział, nareszcie, nareszcie nie będziemy wyrzucać już nic w domu kompletnie, gdyż jest, ob, ma obsesję na tym punkcie. A moje dzieci powiedziały, nareszcie zrobisz coś dobrego dla świata, co też jakby pokazuje, jak mm. dzisiaj to pokolenie nastolatków, bo to są nastolatki, w ogóle myśli o swojej przyszłości. Ja jeszcze zapytam o Twoją decyzję o dołączeniu do mm -hmm. Tugo, bo to jest ciekawa decyzja zawodowa, ale z, zostając jeszcze przy tych kwestiach biznesowych i dużych firmach, czy są jeszcze jakieś bariery regulacyjne, które wymagają, które nie wiem, blokują firmy w, w dzieleniu się tymi prawie przeterminowanymi b, b produktami? No bo kiedyś to był duży case, ale on został w końcu rozwiązany, tak, że no, tak. wiesz, piekarnia miała chleb, nie mogła go tak, legalnie oddać, zapłaci. musiała to tak, wiesz, pod stołem, też, tak, jeżeli tak, chciała. Tak, słynne to jest pana, który musiał zapłacić tak, tam, tam Tak, tak, tak. I, 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 I to wydawało się wtedy, no całkowicie. Absurdalne, całe szczęście zostało zmienione, ale zastanawiam się, czy są jeszcze takie przypadki, o których my nie wiemy, bo nie jest o tym tak głośno. Wydaje mi się, że też pewnie nie wiem o wszystkich, a wydaje mi się, że relatywnie jest ich mało. To znaczy, dzisiaj nie ma barier w przekazywaniu tej żywności. To, co jest. Czy, czy żywności, która jest do przekazania. To, co myślę. Ale czy jest bat, żeby przekazywać no właśnie, tę żywność? Właśnie. Myślę, że to, co się może zmienić i to się zmienia na niektórych rynkach w Unii Europejskiej już, to jest to, że pojawi się pewnego rodzaju obowiązek. Mhm. Francja to wprowadziła, jeśli dobrze pamiętam, jako pierwsza w zeszłym roku. Roku, że nie można wyrzucać żywności, czyli że sieci handlowe nie mogą wyrzucać tej żywności, tylko muszą albo całość, albo znakomitą część przekazywać na cele społeczne albo w jakikolwiek inny sposób ją wykorzystywać. I wydaje mi się, że. No, no zmiany czasami muszą być wymuszone regulacyjnie. Może nie na zawsze, ale przynajmniej w tym o, takim okresie przejściowym, po to, żeby jakby przyzwyczaić nas wszystkich do tej zmiany, że nas jest potrzebna. pokazać, że ona przynosi rzeczywiście taki efekt. Więc ale wydaje mi się, że to jest jedna rzeczy, która może się też zmienić w Polsce. Ale wydaje mi się, że to jest też dość racjonalne, bo to jest jednak regulacja, która wpływa na duże sieci handlowe, które mają potencjał, żeby te zmiany to wprowadzić. Prawda, to one prawda. mają już odpowiednią strukturę, one są dobrze ustawione, to one prawda. mają też Procesy duży zasięg. Procesy ustawione, tak. Wprowadzasz to do procesu i to tak. zaczyna działać, Dobra, tak? No. Masz tam jakiś okres przejściowy, kiedy tak. pewnie to jest trudne, ekipa musi się też do tego przyzwyczaić, bo wiadomo, inaczej się pewnie o tym myśli z perspektywy centrali, a inaczej z perspektywy Sklepu. sklepów, mm -hmm. gdzie pracownik siedzi do 22 czy do 23 i tak, jeszcze musi czy... tym zarządzić, tak. ale wprowadzając odpowiednie rozwiązania, to też daje super później efekt. Jak masz, wiesz, sieć 11 tysięcy sklepów convenience, czy kilku tysięcy dyskontów, no to wprowadzając to naraz w całej sieci, masz super efekt, a, a, a wprowadzając to w jednym warzywniaku, też masz super efekt, bardzo lokalny i bardzo potrzebny. Aczkolwiek skali. Super też, tak, nie super istotny też, ale to, dużo, to prawda, dużo, prawda. Dużo, dużo, dużo wolniej idzie. No dobra, a te wątki zawodowe też są dla mnie bardzo interesujące, bo pracowałaś w Twoim CV, jest cała paleta różnych, różnych firm. Skąd decyzja o dołączeniu do Tugut do Twogo? Wiesz co, ja myślę, że każdy z nas ma różne etapy w swoim życiu. I jakby jest, przychodzi taki moment, w którym taka praca w miejscach, które są w 100% spójne z Twoimi wartościami, jest super ważna i to jest największa wartość. I dla mnie to good to go... Każda y osoba z pokolenia y dżengzi to powiem. No to super. Bardzo mm. się cieszę, jakby, te, jakby mam te challenge w domu z dziećmi, więc ja też chętnie o tym się podzielę. I, I dla mnie pomysł, żeby dołączyć do tego od razu był pomysłem, który zapalił u mnie wszystkie lampki, ale jeszcze dodatkowo, i mówię to nie po to, żeby promować pracodawcę, tylko jakby bardzo sama głęboko w to wierzę, jest firma, która po prostu ma fantastycznych ludzi w środku. No bo oni są połączeni w dużym stopniu jakąś misją, celem, wartościami, które są... Po, poza tylko i wyłącznie miejscem pracy. E, i, I zespół w Polsce, i zespół międzynarodowy jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo fajny. I ja tu go, tu go znałam wcześniej. E, Przedstawiłam mi go moja córka. E, miała wtedy ona 11 lat i uratowaliśmy razem pierwszą paczkę w aromacie. E, i no banky. jakże warszawska e, historia. No... Gdzie można uratować tę paczkę? W aromacie. Najlepiej. Akurat blisko, akurat blisko nas. I, Ale to jest super piekarnia. I. No. E, 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 i, I pamiętam, że ona była zaskoczona, że ja w ogóle nie. Bo, bo zazwyczaj to jest jednak tak, że ponieważ jestem w tej branży technologicznej, to znam wszystkie tego typu projekty. Ona była zaskoczona, że ja nie znam i tak wymusiła na mnie mhm. tę pierwszą paczkę. Ale, ale wiesz, dla moich dzieci, właśnie nastolatków to. Tego typu rzeczy są po prostu super naturalne. I, i to mhm. jest też fajne, że oni rozumieją, że to jest jakby w szczytnym celu, że to jest po to, żeby jakby rzeczywiście nie marnować tej żywności, po to, żeby jej marnować mniej. I, I dla nich my mamy w domu pewnego rodzaju tam konkurencję pomiędzy nami, kto i gdzie ratuje paczki, i dla nich to jest jakby element życia. Więc ja też wierzę, że te kolejne pokolenia yy, no będą po prostu w ten sposób żyły, jakby, albo przynajmniej będą na pewno wiedziały, że to jest element bardzo ważny. My też patrząc na naszych użytkowników, yy, widzimy jak oni młodnieją. To znaczy w takim sensie, że jak sobie myślisz o takim projekcie jak nasz, no to on jest albo na początku dla freaków, albo potem się rozszerza do rodzin. Ale my, nam się też bardzo rozszerza ta grupa, tam 19-25, mhm. czyli to są często albo studenci, albo to osoby, które wyszły z domu, nie mieszkają razem na przykład i e, ratują paczki albo dla siebie, albo dla kilku osób w gospodarstwie domowym, jednym mhm. czy w jednym mieszkaniu, które wynajmują. I nie tylko w Polsce, tylko w ogóle generalnie w Europie widzimy ten trend też bardzo wyraźnie, więc to jest też super fajne. Super fajne, bo problem starzejącej się bazy klientów pewnie dotyka wiele firm, a tutaj docierasz tak, do, tak, do, do coraz tak, młodszych, i, tak. i dla nich, tak jak powiedziałaś, to jest coraz bardziej oczywiste. Ale chciałem ci jeszcze zapytać o sam biznes jak on się różni od firm, w których wcześniej pracowałaś, jak się różni w podejmowaniu na przykład decyzji biznesowych, a jednocześnie to jest firma z sensem, więc musi za, tak mi się przynajmniej wydaje, że musi często też ważyć tak, że tutaj ten element biznesowy, a tutaj ten element misji i, i jak to wygląda w waszej codziennej działalności? Czy z drugiej strony. To jest tak fajne też z punktu widzenia, bo powiedziałeś, że to jest marketplace. Zbieracie tu różne firmy, sieci handlowe, piekarnie, kawiarnie, restauracje, hotele, że to jest jednak tak fajne dla tych ludzi, którzy wchodzą na tę platformę, że w zasadzie ten element biznesowy dla nich jest troszkę drugorzędny, tak? że i tak zarobią na tym, co by wyrzucili do kosza, więc tu już jest ten ich win, więc tutaj dużo więcej zachęt nie, nie potrzebują. Tak, wiesz co, ja myślę, że Togo jest jako organizacja na bardzo ciekawym etapie i w takim bardzo ciekawym momencie. Bo ja mam doświadczenia i z korporacji, i ze startupów i jakby z mniejszych scale-upów, tak jak ustaliliśmy już Tugutu go jest <grym> scale-upem, czyli taką firmą, która jest rozwinięta już do pewnego etapu, ale ciągle ma jeszcze potencjał na duży wzrost. I myślę, że to jest ciągle tak, że my z jednej strony mamy bardzo dużo takiej dynamiki wewnętrznej, to znaczy wiele rzeczy dzieje się bardzo szybko i jakbyś zapytał osoby z każdego zespołu, to powiedziałbym, no niektóre rzeczy są za szybko, to mm. prawda, jest wiele rzeczy, które się dzieją w dużym, bardzo tempie. Z drugiej strony staramy się już jakby mieć trochę więcej uporządkowanych procesów wewnętrznie i tak dalej. Z trzeciej strony mamy z tyłu głowy ciągle te misje i że tak każda uratowana dodatkowa paczka, no to ona rzeczywiście pomaga planecie, więc no to, to nie jest przerzucanie, nie wiem, może nie taczek, tak trochę bez sensu, tylko jakby jest ten konkretny, konkretny bardzo sens. Więc myślę, że taka największa różnica to jest właśnie to, że my mówimy o impakcie wewnętrznie, czy o takim wpływie, który wywieramy i, jakby, i on cały czas jest w... U, u nas codziennie w naszych mm. rozmowach, więc to jest myślę największa różnica. Um, to jest pierwsza organizacja, w której pracuję z CEO kobietą um, i to też jakby widać różnicę. Nie chcę tutaj wchodzić teraz w wątki genderowe za bardzo, ale. Um, Mówisz, ale że wielu, CEO na poziomie globalnym? Na, na poziomie globalnym, mm -hmm. tak. Um, CEO, czyli szefowa. Tak, 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 tak. Um, ale, ale myślę, że to też ma trochę wpływ na to, jak organizacja jest zarządzana. Um, na pewno jest dużo większa dynamika. Znaczy, korporacje jednak, nawet jeśli dużo dzieje, to one jednak są dużo wolniejsze. Zazwyczaj one działają w innych obszarach i tak dalej. Tutaj myślę, że, że, że ta energia jest super fajna. No właśnie, a propos energii. powiedziałeś, że to jest firma założona przez bardzo młodych ludzi, a firma ma niewiele lat. Jak ty, ty też odnajdujesz w firmie założonej przez chyba młodsze od ciebie, od ciebie no, osoby, w ogóle no, nic od... ci tutaj nie wypominam, że jesteś bardzo młodą nie, nie, nie. Spoko, osobą, ale, ale, ale to jest też ciekawy wątek tak naprawdę. Wiesz, co, tak, aczkolwiek w tej chwili. Myślę, że w tej chwili już średnia wieku jest trochę większa niż na samym początku. Znaczy okay. jakby no, 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 no bo też dołączały po drodze osoby bardzo różnym wieku, więc to, mm -hmm. to y, 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 myślę jest. Beznocze... Czyli młoda energia, ale jednocześnie doświadczenie zawodowe. Do, do, dokładnie, dokładnie tak. E, no i ja to bardzo lubię. Znaczy ja lubię pracować w ogóle z młodszymi od siebie. Mm -hmm. Po pierwsze dlatego, że czerpię tę energię od nich. E, mm -hmm. Wydaje mi się, że mo mogę się dzielić w swoim doświadczeniem, więc że to jest taki. Mm, Okej, okay, win-win po obu stronach, mm -hmm. a z drugiej strony, no, no właśnie, jest ten taki. No jest to ta taka świeżość w takich organizacjach, więc to bardzo lubię. Dlatego też pracuję ze startupami i jednocześnie wiesz, inwestuję w startupy, bo to jest dokładnie to samo, jakby tego szukam. Mhm. E, e, tak się zastanawiam, a to, że macie konkurencję, pewnie na większości rynków tak naprawdę, innych startupów, to jest dla was motywujące? Patrzycie na to i myślicie sobie, ok, fajnie, my możemy zaproponować większą wygodę użytkownikowi, e, czy może sobie myślicie, kurczę, gdybyśmy się wszyscy skonsolidowali i byli pod jedną marką, to mielibyśmy lepszy efekt globalny. Zastanawiam się, to jest, no bo normalnie w konkurencji jednak jest tak, że jest pewien zdrowy element w tym wszystkim, tak, tak. ale z drugiej strony mamy tutaj ten element impaktowy i zastanawiam się, czy może ta misja powoduje, że lepiej, gdyby to było zintegrowane. Już co, yy, no rzeczywiście konkurencja jest na wielu rynkach, mhm. choć nie wszędzie. Yy, mnie ona cieszy, to znaczy cieszy mnie z dwóch powodów. Po pierwsze, nie pozwala usnąć, konkurencję zawsze daje ten taki, zastanawiasz się, a może coś powinniśmy zrobić lepiej. Po drugie, super fajnie jest, jak się pojawia konkurencja i yy, ja, ja to traktuję w ogóle jako docenienie tego, co robimy, no bo to znaczy, że ktoś zauważył, że to, co robimy ma sens, a w związku z tym chce robić to samo. Ekstra, a po trzecie, no to w końcu yy, ta konkurencja robi dokładnie to, co my, to znaczy ratuje żywność przed marnowaniem, czyli jakby dokłada cegiełka do tego samego, co dla nas jest ważne, więc yy, pewnie życie byłoby idealne, gdyby nie było konkurencji, ale biorąc pod uwagę to, co my robimy, to konkurencja jest, myślę, wspierająca. Też chciałem się zapytać czy o takie kulisy pracy w To Good To Go. A macie jakieś takie śmieszne, dobre historie z user experience'u? No bo macie też na pewno jakieś tam biuro obsługi klienta, gdzie ludzie skłaszają swoje reklamacje, swoje problemy. Są takie historie, że zastanawiacie się, o kurczę, jak to możliwe, że nie wiem coś było w tej paczce takiego super zaskakującego. E, bo, 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 bo myślę też, że użytkownicy no, są różni. Jak bazę 3,5 miliona klientów, można też trafić A, na oczywiście. bardzo wymagające osoby, które być bardzo niezadowolony z tego, co dostaną jednak, no, było, nie było, w paczce niespodziance, tak, więc tak, no, nigdy prawda. nie wiesz, co tam będzie. Tak, absolutnie, wiesz co? To, to w ogóle jest śmieszne, bo ja jak dołączyłam, to spędziłam kilka godzin jakby pracując z zespołem, tak żeby właśnie zobaczyć tak mm -hmm. na żywo, jakby jakie przychodzą komentarze, jakie przychodzą opinie, jakie przychodzą problemy, no bo one też oczywiście się pojawiają. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to, że część naszych użytkowników pisze do naszego biura obsługi klienta, żeby nam podziękować albo pochwalić. To się okay. rzadko zdarza. Znaczy, Ja, mm -hmm. ja przyszłam z branży i e grocery w której y, to się dużo, dużo rzadziej zderzało. Zazwyczaj się pojawiał problem, że pomidor był nadgnity, albo zgnieciony, albo bagietka mm -hmm. tam zgnieciona. Więc jakby tu, tutaj pierwsze zaskoczenie to jest to, że w ogóle są pozytywne informacje. To też nie jest takie polskie, żeby komuś bardzo dziękować i chwalić. To jest i bardzo i niepolskie, jakby... by... więc, <laughs> a, więc, więc To jest pozytywny miłe. feedback. A, a, a poza tym zdarzają się śmieszne rzeczy typu... Mm... Na przykład, nie wiem, nie mogę trafić do miejsca, które jest. Mm -hmm. To znaczy, jakby, nie wiem, nie mogę znaleźć kawiarni store, mm -hmm, bo ta bo mm -hmm. pineska jest gdzie indziej, więc to tylko drobne rzeczy. Zdarzają się też oczywiście no, jakieś takie rozczarowania tym, co, no, to, to, się, to jest naturalne, to się zdarza, Pewnie. ale one nie wynikają, bardzo rzadko wydaje mi się wynikają z jakości tych produktów, tego, że na przykład, nie wiem, coś jest. Mm -hmm. Przeterminowane, no bo pilnujemy, bardzo edukujemy też naszych partnerów, żeby tak nie było, a częściej z tego, że nie wiem, że ktoś dostał trzy takie same ciastka, a chciałby, żeby one były różne. No, I wiesz, też tak, to, to, i... to klatkowie nie zauważyliśmy, że to jest też trochę kwestia może zarządzania oczekiwaniami, albo może tak, też na samym tak. początku edukacji, bo to się chyba działo bardziej właśnie na początku mm -hmm. współpracy, że trochę ci użytkownicy też byli nie do końca świadomi tego, w czym partycypują. tak? Że, że to nie jest tak, że dostajesz Już paczkę niespodziankę, jak że jakby... ktoś siedzi i wieczorem w kawiarni myśli, ale zrobimy to niespodziankę użytkownikowi mu to, to i to, nie? Żeby miał taki piękny zestaw, prawie że prezentowy. No nie no, to jest nagratowanie żywności, więc damy ci to, co akurat dzisiaj nie zeszło, jeżeli to są trzy takie same ciastka. No to wiadomo, staramy się, jak mamy kilka paczek, to wymiksować, tak? Żeby nie było tak, że jedna osoba dostanie cztery kanapki, a druga osoba dostanie trzy pączki, bo akurat jest czwartek i, i, i mamy pączki. Staramy się to wymiksować i, i też zawsze pytamy, słuchaj, została nam też kawa przelewowa, może ktoś też kawy na wynos, nie ma problemu, możemy ci ją dolać, jakby, yy, yy, bez problemu. Ale było na początek chyba trochę takich rozczarowań. W, w ocenach też to widzieliśmy, że osoby mówiły, no nie, no zamówiłem coś w kawiarnię, a dostałem kanapki. Mm -hmm. <noise> no tak, to ale to ta się, kawiarnia to, to, to w menu ta, ma, też, ma kanapki. też kanapki. No I jasne, i, i no na jasne, tym polega to ratowanie, no nie? No Z drugiej strony z takich ciekawych y, historii to mamy, y, podsumowaliśmy sobie zeszły rok i y, szukaliśmy użytkownika, który uratował y, najwięcej paczek i to jest użytkownik, który w zeszłym roku uratował z nami 1400 paczek w jednym roku, w 2023 roku, zaszczędził 40. 5, około 45 tysięcy. Może próbuję to na szybko eee, przejść, ale to chyba cztery paczki dziennie. Eee, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mm. Eee, I to były różne miejsca. Nie tak, że to jedno miejsce, no bo mm -hmm. może, się myśli, może ktoś biedrące Biedronce na przykład bardzo, ale tam w jakiejś okay. stacji albo gdziekolwiek. Ale nie, to były bardzo różne miejsca, więc to nasz naprawdę mm, mm, heavy user, jak to po polsku mm, <noise> możemy powiedzieć. Eee, więc to super fajne. Ja też... Sama bardzo lubię, rozmawialiśmy o tym, odbierać te paczki, żeby patrzeć, jak wygląda proces. No i jednak jest taka magia w tym, że. No, wczoraj, wczoraj wieczorem odbieraliśmy paczkę, z gorąco polecam, i jest taka magia w tym, że nie wiesz, co tam będzie. A jednocześnie ta paczka na ciebie czeka, ktoś jest miły, jakby mm -hmm. wiesz, jakby daje ci, ci te produkty. I, i jest tak, taki, taki, taki fan w tym. Fajnie. No, tak, jak powiedziałem. Trochę odczarowaliście ten temat, bo my przed współpracą z Wami współpracowaliśmy z lodówkami społecznościowymi, mm -hmm. gdzie to jednak było chyba trochę angażowało więcej osób, i wydaje mi się, że brakowało tak. w tym wszystkim tej platformy technologicznej w tym ratowaniu. Że to tak, jest jednak tak, bardzo ważne, że tak. to musi być wygodne. Klikniesz, wiesz, idziesz, odbierasz. Tu jednak brakowało może trochę tej infrastruktury, i wydaje mi się, że docierało do trochę innych osób i może miało. Bo chociaż wszyscy, wszystkie osoby, które w tym ruchu działają, ratowanie jedzenia, one podkreślają, żeby nie myśleć o osobach ratujących jedzenie jako o osobach, które nie stać na jedzenie. Tak? Tak, że, tak. że to nie jest do końca to. Nie Jakby tak. Mylimy, tak. mylimy pojęcia. Tak? Tak. Że pomagajmy potrzebującym. Oczywiście, ale ratowanie jedzenia to jest trochę inna misja. Tak? To jest taka misja: kurczę, w co było sezonie, dużo pracy, dużo energii, zużyte dużo wody. To po prostu, żeby to nie trafiło do kosza, a nie ktoś, kto akurat jest głodny, ale. Ale nie dlatego, że może go nie stać, tylko po prostu jest głodny z jakiegokolwiek powodu, niech sobie to weźmie. i no Tak, i no to się jest tym zajmie. ten efekt sałatki jeżenowej po świętach, prawda? Znaczy, pewnie gdybyśmy wszyscy zrobili połowę mniej sałatki jeżenowej na Wielkanoc, to nic by się nie stało, ale skoro już ją robimy, no to super jest fajnie, żeby móc ją właśnie wykorzystać, nie wiem, na przykład w lodówkach. I, I to jest element też edukacji, znaczy my o tym mówimy jasno, że to nie chodzi, żeby ratować żywność tylko z nami, tylko też istotne jest bardzo, żeby, żeby w ogóle dbać o to, żeby, żeby jej nie marnować, absolutnie tak. Jeśli chodzi o funkcję, to jeszcze jedną rzecz prowadziliśmy niedawno i ona też mi się wydaje bardzo wygodna, mianowicie to, że możemy przekazać paczkę znajomemu. To znaczy, no czasami się zdarza tak, że, nie wiem, w godzinie, w której paczka jest do odbioru nie możemy być w danym miejscu. Mhm. Więc mamy teraz y y taką funkcjonalną poleć znajomemu czy przekaż znajomemu, w której po prostu y ktoś w naszym imieniu może odebrać paczkę, albo możemy uznać, że chcemy, żeby ktoś odebrał paczkę za nas i jakby z niej skorzystał. Więc też widzimy, że bardzo wielu użytkowników zaczęło z tego korzystać, więc y to też jeszcze dodatkowo pomaga w tym, że y jesteśmy mogli gotowy zmienić plany, jesteś w centrum, to możesz zawsze... Coś tam innego zrobić, mówię o Warszawie, oczywiście w każdym innym mieście działa tak samo. <grym> no dobra, a oprócz tych wielkich planów międzynarodowej ekspansji, coś jeszcze tutaj na polskim rynku się fajnego wydarzy? Coś coś ciekawego Dobrze, obchodzimy piąte urodziny i to jest teraz dla nas najważniejsze. <grym> myślę, że w tym miesiącu się będzie bardzo dużo rzeczy działo, czy już się dzieje takich bardzo różnego rodzaju, i dla mm. użytkowników, i dla naszych partnerów, i dla, um, dla naszego zespołu też, jakby no bo to też ważne, żeby celebrować to też wewnętrznie. Mamy na nadzieję, ale jeszcze nie chcemy o tym mówić, ale mam nadzieję na kolejnych bardzo fajnych partnerów w kolejnych mm -hmm. miesiącach, więc będziemy sukcesywnie ich dołączać i o nich e, mówić. Um, no. Tak, jakby chcemy też kolejne miliony paczek uratowanych, żeby pokazywać, jak tam rośnie to wielkie pole uratowanych paczek. A, a, a jak macie być... na jakiejś takiej tablicy wypisane targety, ile użytkowników ma być tu to, to to jest liczone y, jednak nie w tych pojedynczych milionach, ale już tam w dziesiątkach, Wiesz, to, kilkunastu. W ogóle to, to jest dosyć y, zabawne, bo w całym to, good to go mamy 95 milionów użytkowników już, więc mm -hmm. za chwilę będziemy mieć 100 milionów. Znaczy, jak sobie myślę o tym, no to to jest 2,5 razy polskie społeczeństwo. A firma działa od 2016 mhm. roku, pewnie pierwsze lata były bardzo powolne, więc relatywnie rozwija się w ciągu ostatnich pięciu lat no wiesz, że to się przyłoży też na Polskę, no, że, mm. że, że ten przyrost teraz będzie jeszcze szybszy, również dlatego, że tak jak mówiliśmy, to jest trochę taki efekt kuli śnieżnej, że ten, ten, ta świadomość powoli rośnie, ale potem ona przyspiesza i, i będzie rosła bardzo szybko i coraz szybciej i bardzo szybko. A cię wymęczyłem dzisiaj w no, tej no, rozmowie. No, no, no. Wszystkie wątki no. zostały poruszone. Bardzo ci dziękuję, Anna Podkowińska, tretyn, country, dyrektorka good to go w Polsce. No dzięki. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego wie dla całej ekipy. Z okazji, dzięki, z okazji pięciu tym. lat jako Stor współpracujemy z Wami prawie przez te pięć lat, więc to bardzo fajnie, miło, bo, bo, jesteśmy, bo jesteśmy częścią e, e, tej rodziny. No i też jakąś tam maleńką cegiełką, która się dokłada e, do, do tego sukcesu niemarnowania żywności. Wielkie dzięki. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman. Do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.